Niestety nie udało się. Kurczę, drukarz nawalił, był zawalony jakąś robotą, że dzisiaj do Olsztyna pojechał i chciałem przywieźć oprawionych kilka egzemplarzy. Masz nieoprawione? Mam niestety tylko nieoprawione. No i się tak samo. I nie wiedziałem, że was tak dużo będzie. Kto zaczyna czytać? No właśnie. Bo wiesz, co mam. Najlepiej jakby ktoś, kto zna już książkę i wiedział, które są co smakowitsze fragmenty. Ale tam chyba nie ma smakowitych. Jak to nie ma? Co? Piękne są fragmenty. Ta scena, jak siedzą w knajpie i jedzą, słuchaj, no to ja jeszcze nie przeczytałeś. A dalej nie dotarłeś? Poszedłem sobie robić coś do jedzenia, no i niestety. Ja niestety nie wiem, jak szybko teraz znajdę. Znaczy, jak czytałeś o tym, jak jedzą, to zrobiłeś się głodny. Tak. Była taka, co to było, jakaś książka chyba Niziurskiego, coś odpisał o takiej książce, co jak ktoś czyta, to wie, tak się sugeruje, że tak najpierw mu zimno. Siódme wtajemniczenie. No, dokładnie. Tam nikt tak. Nie doszedł. Tak, a potem był taki fragment przez 20 stron, co facet spał i wszyscy na tym usypiali. I nikt nie zna zakończenia książki, bo nikt nie przeczytał. Przekaz podprogowy to pikuś przy tym. Tak, a jeden chłopak sobie wymyślił, że jak będzie jadł, to nie zaśnie. No i jadł, a potem mu zabrakło kanapek i tak się zdenerwował, że usnął. Wiecie, jak ktoś czytał Testament rycerza Jędrzeja, to dosłownie potężne fragmenty, nie? I prawie, że rozdziały. Się, że to jest dokładnie to samo. I wydawałoby się, że to nie pisał nienacki. Tak, tak. Wiele osób uważało, że to nienacki, a to jest dokładnie nienackiego. No. Aczkolwiek wiecie, no ze względu na to, że powieść została dostosowana do cyklu młodzieżowego, to takie piękne kwiatuszki zostały wycięte, nie? Przygotowałem. Bez pikania. Akcja ponownie. Momencik, tylko jeszcze muszę się wspomóc, bo tak trochę ciemno się zrobiło. Chcesz latareczkę? Słyszę? Tak, to już mam. Aha, no właśnie ja też mam. Zgasiłem nocną lampkę. Aha, to małe wprowadzenie. Myślałem, że masz inne wspomagacze pod ręką. Pan Tomasz, prawda, po ciężkim dniu, prawda, po tych różnych kradzieżach i tak dalej, i różnych takich interpersonalnych perypetiach, to gasi nocną lampkę, tak? Nakryłem się kołdrą aż po brodę. I wtedy usłyszałem dobiegające z korytarza odgłosy ostrożnych stąpnięć. Drzwi do pokoju były niezamknięte. Zgrzytnęła klamka, ktoś wszedł. Jestem bezbronny jak Herakliusz Pronobis. Pomyślałem bez trwogi. Słyszałem. Bez trwogi? Jestem pisany dokładnie bez trwogi. Dobra. Słyszałem szelest, jakby ktoś zdejmował z siebie odzież. Może będą mnie dusić ręcznikiem. To ja może poświecę. Pomyślałem jeszcze. Potem zatrzeszczało łóżko. Ciepłe, nagie ciało wślizgnęło się pod kołdrę. Kobiece ramiona objęły moją szyję. Byłem wciąż jak martwy. Co zapewne zaintrygowało tajemniczą istotę o kobiecych kształtach. Ręka dziwnej istoty chwilę na ślepo wędrowała po nocnym stoliku. Wreszcie palce jej natrafiły na guzik nocnej lampki. Zabłysło światło. Nade mną pochylała się naga Katarzyna Rokoko. Proszę nie psuć klimatu. Nie, tak sobie, przepraszam, sobie wyobraziłem, jakby teraz, ja tylko jedno małe wtrącenie, jakby teraz to pisało jakieś stowarzyszenie właśnie to demonstrujące dzisiaj niedobrze. Chodzi o kolejarzy? Któryś z tych bąków, co pobił Dańca, nie? To na pewno by taką pomyłkę gafę strzelił. Ale to nic nowego, to już było w tym filmie z Definé, tak? Wielkiej. Ach, pomyłkę. Na czym to skończyłem? Aha, nade mną pochylała się naga Katarzyna Rokoko, aktorka dramatyczna. Ach, pomyłka. Szepnęła Aksamit. Moja żona miała na imię pomyłka. Uparcie zastanawiałem się, gdzie ja czytałem o podobnej scenie. Czy nie u Cervantesa? A może u Scarona? Aktorka przyjrzała się starannie mojej twarzy, a potem powiedziała: pomyłka, ale to nic nie szkodzi. Takich kwiatuszków tam można trochę jeszcze znaleźć. Pan Jacek D, tak? Proszę? Pan Jacek D. Jawol, tak jest. Jawol! Czyli akurat mi ten fragment do ocerowania przypadł. Właśnie zgodziłeś się, że znasz ten tekst. Tylko ciekawa sprawa, przekręcił tutaj Nieborów na Borów. Później Szumski już
powrotem przewrócił nieborów. Też w pewnym momencie tknęła mi jedna rzecz. Słuchajcie, tę książkę, znaczy w gazecie ilustrował te odcinki wielki polski artysta, malarz od słynnych ikon Nowosielski. I nawet już charakterystyczną jego kreskę, zwłaszcza sposób rysowania twarzy jest widoczny. I w którym momencie nagle rysunki zostają zastąpione zdjęciami? W momencie, gdy w Nieborowie bohaterowie powieści zaczynają prześladować malarza Borówkę. Dobre. Dobre. Czyli on to musiał dostawać w częściach do ilustrowania. Tak, tak. To w gazecie leciało, możliwe, że Nienacki pisał też na bieżąco. To było pisane z tygodnia na dzień. Jak drukowany był pierwszy odcinek, że Nienacki nie wiedział, jak się to skończy. Miał jakąś sesję z malarzem. To jest taki jeszcze jeden fragment, nie pamiętam w tej chwili gdzie, ale taki... Piękna scena, dosłownie. Jak w Nieborowie robią posiadówę, tak? W wozowni. Tak, jedno zdanie ma dosłownie. Pyta się Katarzyna Rokoko, powiedzmy tego głównego bohatera, nie wiem. Tej pomyłki. Pyta się go, na czym to stanęliśmy? Na biuście. No i ta scena weszła potem do klasyki kina, no, tak? Właśnie przy Reku 2 możemy. Tak, też. Do klasyki kina właśnie, domowego zapomniałeś powiedzieć. W ogóle to jest bardzo miła lektura. Kino studyjne, słuchaj. Ale pojawia się kilka wątków, które wykorzystał chyba później. Nie no, to jest mnóstwo różnych rzeczy, które później się przewijają w innych książkach Nienackiego. I w tych dla młodzieży, i tych dla dorosłych. Także trzeba tę książkę tak poznać, żeby zrozumieć Nienackiego, jak na przykład trzeba poznać płytę Ewangelista, żeby poznać jego. Trzeba tę książkę tak poznać. No, ja to nic nie mówię. A to ona jest dostępna gdzieś elektronicznie? Nie, nie, ona nie jest dostępna. To jest w ogóle nie dostępna. A, książka. No, Jacka w bagażniku. No, na przykład w moim bagażniku też jest elektronicznie, jeżeli ktoś pyta. Jest w PDF-ach, już w postaci składek i drukujesz, no. Potem składasz albo rozcinasz. Ja bym wysłał do jakiejś drukarni, która robi jedny, bym miał na półce. A więc właśnie drukarz miał mi zmontować 6 egzemplarzy. No. Nie, bo teraz to jest na szczęście nie problem. Bardzo, bardzo pesymistycznie. Ilu tutaj nas jest? W zeszłym roku to pewnie w zeszłym roku było 13 osób. No dobrze, ale to było partiami. No tak. Nie, ale są drukarnie, jak teraz nie mają. Teraz to możliwości można druku cyfrowego. Naprawdę wysłać do drukarni ten egzemplarz i to nie są żadne pieniądze. Jakie to są koszty? 20-30 zł. Nie wiem, ile to ma stron. 100. Nie, no to słuchajcie, no koszt wydruku, to jest praktycznie tak jak koszt wydruku z laserówki, czyli tak jak ksero. Tak, oni tylko tak. No i kwestia potem oprawy. Oprawa jako okładka, tak. Tak, bo mogą to zbindować i to jest najtańsze rozwiązanie. Czyli to można powiedzieć, że to są porównywane z zwykłym wydaniem, no, które się kupuje w księgarni. No. To jest cena detaliczna wydania. Taniej niż wydawnictwo Warmia. A jeszcze na drukarce kolorowej możesz sobie kolorowe zdjęcia wydrukować. Tak, no. Tak, no właśnie jest są takie. A te zdjęcia to już jest twój pomysł na końcu? Znaczy tam dorzuciłem tak z internetu, z Nieborowa, bo tam akurat były ładne zdjęcia, które pokazywały tę salę, gdzie oni siedzą i jedzą na tych krzesłach wysokich. Żelazko można było dorzucić. No to można by dużo fajnych rzeczy wrzucić, nie? Samochody na przykład. Ale na przykład później jeszcze co znalazłem? Zdjęcia z... Znaczy akurat tylko jedno wrzuciłem, ale w internecie w ogóle jest fajna strona o... Ojejku, przepraszam, to jest stary egzemplarz. Tutaj są zdjęcia tylko trzy z Nieborowa. A w tym w następnych egzemplarzach, które... Które są w drukarni? Chyba nie puściłem ich dalej. Nie puściłeś, ale przyszedł w dwóch częściach. To są zdjęcia z... Sulejowa. Batura zadziałał na łączkę. I jest ta brama małopańska, w której właśnie Pronobis mieszka. Waldek, nie. Baszta? Tak, skrócone przez nadawcę. A co ciekawe, Nieborów, przepraszam, Sulejów ma to wszystko rozbudowane i tam potężne ponoć jakieś hotelska z zapleczem typu bilardy, ruletka i tak dalej chyba się mieszczą. Tam przy tym Sulejowie skoczyć. Widziałem. Taka kapliczka jest, nieprawdopodobne wrażenie robi próg, który tam od 700 lat wydeptany i nienaprawiany. I tak jest, taki idealnie pasuje, akurat w tym miejscu nogę postawić, tak. Taki stołek. I to już tego piaskowca, bo tak już piaskowca jest zrobione, brakuje z 5 cm, tylko tak ładnie wyżłobione w tym miejscu, gdzie ludzie wchodzą. To jedno, co mi się zapamiętało. Bracie zakonni muszą mieć rozrywkę od czasu.